Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach Auto Import Nieporęcz. Przed nami prezentacja Volvo V90 w wersji Inscription T4, czyli dwulitrowa benzyna o mocy 190 koni z napędem naprzód. Inscription czym się charakteryzuje z zewnątrz, to za chwilkę Wam powiem. Auto sprowadzone na indywidualne zamówienie, 2018 rok. 100 tysięcy km przebiegu, już przekroczyło delikatnie nam 100 tysięcy km przebiegu, czyli dosyć niewielki przebieg jak na swój rocznik. 18, aczkolwiek rejestrowany w 19. Ciekawa wersja wyposażenia, bardzo ładne zestawienie kolorystyczne, bardzo ładny kolor, jeżeli chodzi o utrzymanie w czystości. Uważam, że fajnie Volvo się w nim prezentuje. No i jasny środek, słuchajcie, tutaj mamy jasny, beżowy środek. Auto zamówiła u mnie pani Aneta. I to jest bardzo ciekawa historia i za chwilkę Wam o tym opowiem. Także zaczynamy prezentację Volvo V90 w wersji Inscription. Tak się właśnie prezentuje wołowinka, no i powiem Wam szczerze, no V90 naprawdę, słuchajcie, to jest 2018 rok, w 2016 roku ten model debiutował, mamy 2024, a ten samochód naprawdę dalej wygląda świeżo, dalej wygląda ładnie i mi się generalnie osobiście bardzo podoba ten samochód, bardzo dobrze się też tymi autami jeździ. Mamy tutaj do czynienia z wersją Inscription, po czym to poznać z zewnątrz? No jest to wersja może nie najbogatsza, no może najbogatsza, tak, można to tak nazwać, że jest to wersja najbogatsza z tych bazowych, o tak to byśmy nazwali. Oczywiście nie musi być we wszystko wyposażona. Inscription to też po części taki pakiet stylistyczny. Tutaj mamy więcej elegancji, słuchajcie, mamy więcej chromów. Wszędzie praktycznie mamy chromy. Tutaj mamy listwy, zobaczcie, z emblematami Inscription. Cała listwa chromowa też idzie po dole tutaj drzwi. Mamy chromowane felgi CNC, tutaj akurat 19-calowe. Te felgi były dostępne w 18, 19 i w 20 calach. Bardzo podobają mi się te felgi, one są tutaj polerowane, słuchajcie, także one wyglądają bardzo ładnie, jak nie są zniszczone, a ten samochód naprawdę, można powiedzieć, że uszkodzeń praktycznie nie ma, co się też rzadko zdarza przy tym roczniku samochodu. Z tyłu możecie poznać, że jest to wersja Inscription po takim małym emblemacie, tutaj widać, że jest to wersja właśnie Inscription. No i w wersji Inscription już macie skórę, regulowane fotele, to już jest taki, nazwijmy to, standardzik. Dobrze, przejdźmy do, może do historii. Auto zamówiła u mnie pani Aneta, bardzo konkretna kobieta. Powiem Wam szczerze, że tylko takich klientów sobie życzyć. Bez żadnej konsultacji, nazwijmy to, z działem męskim, tak to bym nazwał, tylko wykonała do mnie telefon, że ona takiego auta szuka, że to auto jej się po prostu podoba. Sama ten samochód znalazła, tak jak większość klientów u mnie, wysłała mi ten samochód i po prostu zbazowała na moim doświadczeniu i wiedzy i zaufała. I naprawdę decyzja była bardzo szybka. Ja powiedziałem, że auto w tym wyposażeniu, z takim środkiem, z tak niskim przebiegiem w tym roczniku, w wersji benzynowej, bo benzyn jest naprawdę mały wybór, sprzeda się dosyć szybko, więc po prostu podejmijmy decyzję, że to auto kupujemy. Auto było kupowane, słuchajcie, z Riedermarktu, co jest taka duża firma, która ma wewnętrzny raport. Tam nie można niektórych samochodów niestety obejrzeć, bo są w na dużym tak zwanym hubie magazynowym. Ale mają, firma tworzy wewnętrzny raport przy odkupie takiego samochodu i pokazuje Wam wszystkie uszkodzenia, jakieś ryski, odpryski, tego typu rzeczy, to wszystko widzicie, więc online możemy takie auto kupić. Oczywiście sprawdziliśmy, że auto jest bezwypadkowe, sprawdziliśmy, że jest od osoby prywatnej, było użytkowane przez osobę prywatną, nie jest po wynajmie, nie jest po wypożyczalni. Także no moja decyzja była jedna, po prostu pani Aneto, kupujemy ten samochód i o dziwo w słuchawce usłyszałem, okej, kupujemy, mi się to auto podoba, jestem jak najbardziej za, tylko czy się wyrobimy do jakiegoś tam terminu? Ja mówię, no raczej się nie wyrobimy. Aczkolwiek jest niespodzianka, bo dzisiaj pani Aneta ten auto odbiera, a termin mija jutro, który ona chciała. Oczywiście nasz termin jeszcze jest do wydania długo, dużo dłuższy, no ale tutaj spieliśmy się. Samochód był odebrany tak naprawdę 3 dni później. Akurat tak się ułożyły transporty, że się udało to wszystko zorganizować i mamy go na miejscu. I za chwilkę pani Aneta przyjeżdża i będzie się cieszyła nowym samochodem. Mam nadzieję, że będzie jej się ten samochód podobał, bo mi się to auto podoba i za chwilkę Wam pokażę dlaczego. I były u mnie prezentowane. Samochód praktycznie nie ma żadnych uszkodzeń z zewnątrz, żadna felga nie jest nawet porysowana. Przypominam, 18 rok, to jest naprawdę, wiecie, coś wyjątkowego. Jedyne uszkodzenie, jakie zauważyłem, to jest na klapie tutaj z tyłu, zobaczcie, ona, tutaj mamy
obtarcia z jednej i z drugiej strony i prawdopodobnie jest to spowodowane tą listwą, która tutaj jest naklejona. Podejrzewam, że była inna listwa naklejona i przez to się to nam obtarło. Mamy oczywiście roletę bagażnika, mamy siatkę przedzielającą, mamy drugi zestaw dywaników, mamy matę bagażnika. Wszystko tutaj wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tak wygląda podłoga. Zobaczcie, na siłowniku jak w starych, dobrych Volvach. No i co? Tutaj mamy zestaw naprawczy, on jest tam schowany, gdyby ktoś szukał. Nie ma koła dojazdowego, nie ma haka holowniczego, także ten samochód na pewno niczego nie holował, bo to też czasami, wiecie, ja bym wolał jednak bez haka, bo coś będzie holowane, także ten samochód na pewno nic nie holował. Duży bagażnik, fajny bagażnik, głęboki, naprawdę auto mega rodzinne, jeżeli ktoś jest potrzebuje takiego samochodu, to właśnie to jest moim zdaniem bardzo fajny wybór. Przechodzimy do wnętrza i wnętrze w tym samochodzie jest rzadko występujący. Jasny, beżowy środek, szczególnie w Szwecji, naprawdę, uwierzcie mi, rzadko występuje, a tutaj ktoś sobie taki środek zamówił i mi się osobiście ten środek podoba. Oczywiście grzana tylna kanapa, z ciekawego wyposażenia, co tutaj mamy. Mamy, słuchajcie, czujniki martwego pola, tak zwany Bliss, mamy czujniki CTA i mamy head-up display. Oczywiście elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią. Pilot Assist, to wszystko w tym samochodzie jest. Przebieg, zobaczcie, za chwilkę będzie 101 tysięcy. Mamy head-up display, widać to po tym, że mamy w desce takie wytłoczenie. Pozwoliłem, słuchajcie, sobie odpalić auto, bo jest dzisiaj naprawdę taki skwar. Przyciszymy tylko. Tutaj mamy jeszcze stary system i bardzo dobrze. Nowy system chyba pojawił się w 2021 albo 2 roku, pewnie pod koniec 2021. Średnie spalanie, na to nie patrzcie, bo to jest średnie zużycie od ostatniego odpalenia, pojechania na stację SKP i na mainie. Patrzymy na to spalanie. Tutaj mamy 7,5 litra. To jest komputer pokładowy. Tutaj się powinno tym generalnie wejść, a musimy skasować ten komunikat. Poczekaj, skasował nam się komunikat. Tutaj mamy komputer pokładowy. 7,5 litra. Mamy spalanie, słuchajcie, z 1250 km. I to jest faktyczne średnie spalanie tego samochodu, czyli jest nieduże, jak na 2-litrowy benzynowy silnik. Co tutaj mamy więcej? No mamy tutaj wszystko dostępne generalnie na przyciski. To jest fajne. Możemy sobie nawet wyłączyć system start-stop, nie trzeba tego długo szukać. Mamy ustawienia head-up display, możemy dostosować sobie head-up display, słuchajcie, do swojej wysokości, nazwijmy to wzroku. No i tutaj mamy kolejne rzeczy. Auto, tak jak widzicie, nie ma Android Auto i Apple CarPlay. To można generalnie dołożyć do tego samochodu. Wystarczy pojechać do ASO czy do takiego, nie wiem, serwisu jak u nas zaprzyjaźniony Volcer i tam się za to po prostu coś tam dopłaca. W tym roczniku jeszcze tego nie było. Nie było to w standardzie i tutaj nikt sobie tego po prostu nie dołożył. Więc jeżeli ktoś by chciał, jakby pani Aneta chciała, to trzeba podjechać sobie to, ewentualnie dołożyć. Nie wiem, ile to będzie kosztowało, bo szczerze się tym nie zajmowałem. Mamy tryby jazdy, Comfort Dynamic Eco. Nie ma offroad, no bo nie ma napędu 4x4. Zostawmy tutaj pani Anecie w systemie komfort, tak, czy w trybie jazdy komfort. Przechodzimy pod maskę, pokażę Wam tę czwórkę, bo chyba te czwórki Wam jeszcze w V90 nie pokazywałem pod maską. Tak wygląda V90 pod maską, tę czwóreczka, tutaj widzę małe uszkodzenie, ale to uszkodzenie powstało już jeszcze w Szwecji, zobaczcie, coś, jakiś gryzonik się tutaj dostał, także wygłuszenie maski troszeczkę naruszone. Żaden błotnik, nic tutaj nie było odkręcane, wszystko jest w stanie, nazwijmy, tak jak wyjechało z fabryki. Auto bezszkodowe, bezwypadkowe, w bardzo fajnym stanie wizualnym przede wszystkim też, bo 100 tysięcy kilometrów po Szwecji to jednak 100 tysięcy kilometrów, a zwróćcie uwagę na lampy, na zderzak. Tu jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo ładne. To nie ma naprawdę uszkodzeń w tym aucie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do dokumentacji. Pokażę Wam interwały olejowe. No, ze względu na rocznik, te interwały nie będą tutaj też jakieś mocno, wiecie, wygórowane. Mamy, zobaczcie, zrobioną aktualizację wszystkiego, wydruk z Volceru i robiliśmy tutaj pani Anecie serwis oleju w skrzyni biegów, bo auto było świeżo po serwisie olejowym, więc tego oleju w silniku nie zmienialiśmy. I mamy tak, 16, 31, 60, 95 i 100 odnotowany nasz serwis. Serwis olejowy był w marcu 2024, czyli w marcu można zrobić sobie serwis auta lub za 5000 km, a to wymiana oleju w skrzyni biegów 570 zł, z uwagi na to, że olej był bardzo ładny w tej skrzyni biegów, więc tylko 4 litry zostały tutaj, nazwijmy to, wpompowane. O tym decyduje, słuchajcie, maszyna, ile tego wpompowujecie. Z ciekawostek, dwa kluczyki tutaj mamy w jasnym, nazwijmy to, jasnej skórze. I powiem Wam szczerze, te kluczyki się bardzo niszczą, bardzo. Tutaj jakieś drobne zniszczenia widzimy, ale jak na ten rodzaj kluczyka jasny, one wyglądają jak nowe, dosłownie wyglądają jak nowe, a miałem już kilka takich samochodów z jasną tapicerką i kluczyki wyglądały
tragicznie. Także tutaj naprawdę ktoś pieczołowicie o ten samochód dbał. Słuchajcie, nie ma co przedłużać, bo taka paruwa dzisiaj, że masakra, 36 stopni jest. Nie będę Wam pokazywał auta od spodu. Jedyna rzecz, która tu jest do zrobienia, to są do wymiany opony z tyłu, ale to na koniec sezonu, nie trzeba tego teraz robić, tylko przed zimą sobie te opony tak naprawdę wymienić. I o tym też Pani Aneta wiedziała, bo to było opisane w raporcie. Przednie opony były zmieniane i są z 2023 roku, a tylne są od nowości, także one niestety już mają przysłowiowo dość. Ile takie auto, słuchajcie, kosztowało w takim fajnym stanie, w takiej ciekawej konfiguracji, bo przyznacie, że naprawdę wersja jest fajna. Kamera cofania, jeszcze zapomniałem, że jest w tym samochodzie. A uwierzcie mi, że naprawdę są V90, które totalnie nie mają nic. Nie mają systemu bezkluczowego, nie mają, słuchajcie, elektrycznie otwieranej klapy, kamery cofania, proste fotele bez żadnej regulacji, bez niczego. Także to jest naprawdę dobrze wyposażony egzemplarz. To auto wyszło dosyć, uważam, korzystnie, bo zmieściliśmy się w kwocie poniżej 115 tysięcy zł. Ze wszystkim na gotowo. Auto ma 100 tysięcy km przebiegu. Zaznaczam, to nie jest auto z przebiegiem 200 czy 250, bo takie auto by Wam sprowadził za 80 tysięcy pewnie, tak? Więc to też ma oczywiście znaczenie. No i kwestia stanu. I wizualnego, i wewnątrz, naprawdę auto jest w stanie bardzo, bardzo fajne. Jeżeli jesteście zainteresowani sprowadzeniem takiego samochodu, to zapraszam Was serdecznie na naszą stronę www.autoimportnieporent.pl. Stworzyłem tam dla Was kalkulator. Wchodzicie sobie na stronę szwedzką, na Blocket, gdzie tych samochodów jest naprawdę od groma. Największy wybór w całej Europie Volvo jest właśnie w Szwecji. I tam możemy kupić auto bezwypadkowe, z potwierdzoną historią serwisową i potwierdzonym przebiegiem. I to, myślę, jest klucz przy samochodach używanych. Dlatego ja bardzo lubię rynek szwedzki i taki samochód mogę Wam sprowadzić i też możemy się spotkać i też z mojego placu możecie odjechać i też Wasz samochód będzie nagrany, jeżeli oczywiście się wyrobię czasowo i też nagramy wyjazd Waszego auta, no bo dlaczego nie, jak ja lubię samochody i lubię je nagrywać i lubię o nich mówić, to tak robię, nawet jak jest 36 stopni słońce, to wychodzę i nagrywam, słuchajcie, i czekam na Was, za chwilkę z Panią Anetą wsiądę, przejadę się, pokażę jak działa Pilot Assist w tym samochodzie, że auto samo skręca, samo hamuje, samo przyspiesza, żeby ktoś poczuł, jak ten samochód jest fajny w prowadzeniu, żeby się nie bał pierwszej trasy, a tutaj wiem, że już dzisiaj Pani Aneta jedzie, słuchajcie, na swój urlop nowym samochodem, także takie cuda, tylko w Autoimport Nieporęt prosto z naszego placu jedzie w jakąś tam destynację, nie będziemy zdradzać gdzie, słuchajcie, i będzie się cieszyła już z nowego samochodu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, prezentacja Wam się podobała, myślicie, że macie do mnie zaufanie, to zapraszam Was do współpracy, strona www.autoimportnieporent.pl, tam wszystko dokładnie macie opisane, nie musicie dzwonić, pytać, wszystko jest wyszczególnione, każdy koszt jest wyszczególniony, ja nie mam nic do ukrycia i jest kalkulator, który Wam to wszystko spina do kupy, czyli macie wszystko zliczone, tyle ile na gotowo auto wyjdzie, wpisujecie tylko cenę z ogłoszenia. Trzymajcie się, na razie, pozdro. Urlop nowym samochodem, także takie cuda, tylko w Autoimport Nieporęt prosto z naszego placu jedzie w jakąś tam destynację, nie będziemy zdradzać gdzie, słuchajcie, i będzie się cieszyła już z nowego samochodu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, prezentacja Wam się podobała, myślicie, że macie do mnie zaufanie, to zapraszam Was do współpracy, strona www.autoimportnieporent.pl, tam wszystko dokładnie macie opisane, nie musicie dzwonić, pytać, wszystko jest wyszczególnione, każdy koszt jest wyszczególniony, ja nie mam nic do ukrycia i jest kalkulator, który Wam to wszystko spina do kupy, czyli macie wszystko zliczone, tyle ile na gotowo auto wyjdzie, wpisujecie tylko cenę z ogłoszenia. Trzymajcie się, na razie, pozdro. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few.